Jak znaleźć niszę? Po co komu takie wideo? Przecież wystarczy, że wejdę sobie w Allegro, wpiszę sobie krem, nacisnę szukaj, następnie posortuję sobie po najpopularniejszych produktach i proszę, mam swoją niszę. Czy oby na pewno? Dzisiaj pokażę Ci 5 błędów, które popełniasz szukając swojej niszy. A właśnie, zapomniałbym. Nie wiem, czy wiesz, ale prawie 90% osób, które ogląda moje materiały, nie subskrybuje kanału, czyli nie dostanie powiadomienia o nowych materiałach. Więc jeżeli Ci się podoba i chcesz być na bieżąco z materiałami, to po pierwsze, zasubskrybuj mój kanał, no i po drugie, ustaw dzwoneczek. A jeżeli ten materiał Ci się spodobał, oglądałeś do końca, to zostaw mi lajka. Dzięki! Dobra, dzisiaj porozmawiam o tych 5 błędach. Pierwsza rzecz, zobacz, że zrobiłem na rozpoczęciu mojego filmu tak trochę z przekorą, dlatego że dużo osób, których zaczyna działać, zaczyna coś sprzedawać, właśnie szuka w ten sposób. Wchodzi na Allegro, wpisuje słowo kluczowe, sortuje po najpopularniejszy i voilà, ma niszę i zaczyna to sprzedawać. A później mu nie wychodzi i później mówi, no Mateusz, coś mi tutaj nie wyszło. No i właśnie, powiem Ci, dlaczego nie wychodzi. Ja już sobie tu posortowałem po najpopularniejszych i teraz zobacz, co mamy. Tu oczywiście popatrzymy na ilość zamówień. 2800 zamówień. Czy to się musi u nas sprzedać? Jak się sprzedaje na Allegro, to czemu nie sprzedaje się tutaj? Pierwsza rzecz. Nigdy nie bierz rzeczy, które są popularne na Allegro. Jeżeli one są popularne na Allegro, to musisz wiedzieć, jak działa Allegro. Ktoś znalazł gdzieś produkt, następnie wchodzi na Allegro, wpisuje go. Allegro to jest tak naprawdę wyszukiwarka. Więc jeżeli już 2800 osób wpisało to słowo kluczowe, kupiło ten produkt i tak dalej, to znaczy, że ten produkt już nie jest niszowy i odradzam Ci go. I teraz powiem Ci moją taką tajemnicę. Ja jak szukam jakiegoś produktu, który do swojego sklepu, to on zawsze na Allegro, są wyjątki oczywiście, ja wiem jak te wyjątki robić, ale generalna zasada jest taka, że jeżeli przedmiot sprzedał się więcej niż w 50 sztukach, wiadomo, to jest mobilne, 52 to wcale nie skreślam tego produktu, to wtedy to nam mówi, że ten produkt ma jakiś potencjał. Muszę Ci powiedzieć, że tak między 10 a 50 sprzedanych sztuk, to znaczy, że ten produkt ma potencjał, więc to jest bardzo ważna rzecz. Nie bierz produktów, które są mega popularne. Drugi błąd, realny, ale się rozkręcę z tymi błędami, będę gadał przez kolejne 20 minut. Drugi błąd jest taki, że ludzie wybierają produkty markowe. Na przykład zobacz, że tutaj wzięlibyśmy ten krem Scholla, tak się czyta? Scholl? Krem regenerujący pięty i ktoś go chce wstawić do naszego sklepu. To jest naprawdę najgorsza rzecz. Jeżeli startujesz niszy, to nie używaj tego, co jest markowe, popularne. No chyba, że masz dużą spółkę, jesteś w stanie zamówić na przykład tych kremów Scholl 10 milionów i później je sprzedawać. Jeżeli jesteś małym sprzedawcą, to nigdy nie idź w marki. Dlatego, że każdy jak widzi markę, widzi jakiś produkt, to on kopiuje sobie tą nazwę marki, wpisuje w Google i patrzy, czy gdzieś przypadkiem nie kupi. Musisz też wiedzieć, że jakby marża jest wprost proporcjonalna do proporcjonalnie spada co do popularności produktu, czyli popularniejszy produkt, więcej osób go sprzedaje, no i idą na wojnę. Dobra, zobaczmy drugą rzecz. Ja chcę Ci tutaj pokazać jedną rzecz na AliExpressie. Nie wiem, czy wiesz, ale taki produkt naprawdę niszowy można odkryć na AliExpressie i wtedy on po jakimś czasie pojawi się u nas w Polsce. No to ja sobie tutaj wejdę w wyszukiwarkę. To jest Dropshipping Center. Mam nadzieję, że znasz, bo to jest obowiązkowa rzecz. No i teraz zobacz. Wpisałem sobie na AliExpress masażery. No jest kilka ciekawych takich masażerów. Zobacz też ciekawą rzecz, że tutaj masz 3-dniową dostawę z Polski. No i popatrzymy sobie na jakiś taki masażer, gdzie ktoś, o, na przykład takie elektryczne. To jest klasyka. To się w ogóle sprzedaje od 10 lat. Założy się, że gdybyś to teraz dodał do sklepu, na pewno by się sprzedało. No i dobra, mamy tutaj taką maszynę do ćwiczeń. W ogóle siedzisz na łóżku, nic nie robisz, podłączasz do prądu i po prostu wyglądasz tak jak ten człowiek. W skrócie tak to działa, w praktyce tak to nie działa. Wiem, bo testowałem. No i teraz zobacz, ale abstrahując od tego, czy to działa, czy nie, bierzemy sobie adres tego produktu. No i zastanawiam się, czy go sprzedawać. No bo zobacz, co przemawia za ilość zamówień. To jest dużo, ale pamiętaj, że w AliExpressie zamówienia są też w innym kraju, więc bardzo często, jeżeli jest jakiś hit, jego jest dużo zamówień, a w Polsce nie jest, więc to jest taka rzecz tutaj, powiedzmy,
warta zastanowienia się. Sprawdziłbym po prostu, czy ten produkt nie jest na Allegro. Później zobacz, że ma dużo recenzji i ma wysoką ocenę. Wow, więc naprawdę produkt na pewno działający. Ale to, co nas interesuje, czy ten produkt się sprzedaje, czy to nie jest tak, że jedna osoba kupiła 100 sztuk i tak dalej. Teraz zobacz, co robimy. Robimy jedną prostą rzecz. Kopiuję sobie ten adres. Dobra. Przechodzę sobie tutaj do AliExpress Dropshipping Center. Daję produkt analysis. Następnie wklejam, wklejam tutaj ten adres i naciskam analyze. I teraz, co widzę na tym wykresie? Że dobrze się sprzedawało. Były takie fale. Ktoś skalował sprzedaż. Szła mu reklama przez Facebooka, a później mu coś padała. Ale zobacz, że ten wykres jest taki, no trochę tak się spłaszcza. Zobacz, że tutaj 24, ostatnie dwa tygodnie. Więc no, powiedzmy sobie, jakiegoś szału nie ma, ale się sprzedaje. Czy to jest nisza? Ja bym tego nie nazwał niszą. I pamiętaj, sprawdzaj te produkty. Ja tutaj jeszcze sprawdźmy sobie na jakiś taki masażer. Zobaczmy sobie na coś, co wielokrotnie testowałem, o na przykład tą poduszkę relaksacyjną. Ja ją testowałem w Polsce ponad rok temu, ona się strasznie kiepsko sprzedawała, dlatego że też jest popularna, dużo osób ją ma, ale zobaczmy, jaki jest teraz trend na tą poduszkę. Wklejmy sobie ten adres i zróbmy sobie analyze. O, widać, że teraz coś te masażery zaczęły się ruszać. No, ale jak wpiszesz na Allegro, tego jest naprawdę bardzo dużo. I teraz o to chodzi, ja Ci nie chcę w tym momencie dać gotowego produktu, takie produkty znajdziesz na niszowiec.pl, ale po prostu chcę Ci pokazać, jak szukać. Czyli to jest bardzo ważna rzecz. Sprawdzaj produkty na AliExpressie, które są, mają taki trend rosnący i nie ma ich za dużo na Allegro. Wiem, skomplikowane, ale kto powiedział, że będzie prościej? Dobra, jeszcze taką jedną rzecz Ci muszę powiedzieć, żebyś starał się działać w branży, na której się trochę znasz. Dużo osób popełnia ten błąd, że startuje i działa w branży, na której się totalnie nie zna. A to jest błąd. Dlaczego? Bo jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, widzę, że nie dajesz suba, to daj. Nie no, żartuję. Jeżeli oglądasz moje kanały, to wiesz, że sprzedaż produktu w internecie to są trzy takie nogi od stołka. Pierwszy to jest produkt, później kampania reklamowa i opis tego produktu. I jeżeli Ty dodasz sobie, znajdziesz sobie najlepszy tutaj produkt niszowy, na przykład wejdziesz sobie na tego masażera i wybierasz, o, takie łapki, skrobaczka do pleców, u nas tego nie ma, hit i tak dalej. I Ty, jeżeli nie dodasz fajnego opisu, to wtedy nie będziesz wiedział, jak to wtedy mało osób u Ciebie kupi. Jak masz super produkt, to kupi, nawet ktoś kupi, ale możesz nie zarobić na reklamę, więc staraj się zrobić ten opis. I właśnie, jeżeli Ty się nie znasz na branży, to nie będziesz wiedział, jak taki opis zrobić. Nie będziesz wiedział, jakie są cechy tego produktu, jakie są pytania ludzi, wątpliwości. Oczywiście są sposoby, żeby nawet na branży, której się nie znać, troszeczkę oszukać, ale staraj się, nie chcę, żeby ten, pokazałbym Ci ten sposób, ale nie chcę, żeby film trwał znowu 30 minut, ale uwierz mi, że warto stosować, warto działać w branży, na której się znasz. Na przykład znam osobę, która odpaliła sklep wędkarski, a nikt nie trzymała wędki w rękach. No bez sensu. Dobra. Kolejna rzecz, czwarty taki błąd to jest... Zobacz, na AliExpressie pierścionek. Bardzo dużo osób, jak zaczyna działać, szukać swojej niszy, to popada w taki problem wielu rozmiarów i wielu kolorów. Stara się znaleźć produkt niszowy, który będzie najlepiej jeden rozmiar, jeden wariant, tak, kolor czy coś w tym stylu. Dlaczego? Dlatego, że wielowariantowość zabiła nie jeden sklep. Nie wiem, skąd będziesz miał towar. To jest nieistotne. Najpierw nam zależy nam na tym, żeby coś sprzedać, a później ten towar sobie znajdziemy. Wiem, herezja, ale tak to działa. To jest XXI wiek, trzeba kombinować. I teraz zobacz, jak popatrzysz sobie na te pierścionki, które ja bym wybrał do sprzedaży. Powiem Ci, których bym nie wybrał. Tych na przykład, bo to są jakieś tam, nie wiem, cyfry rzymskie, nie wiem po co komuś cyfry rzymskie na tym. Nie wiem, czy to ma wspólnego, ale zobacz, są warianty. Więc gdybyś chciał sprzedać ten towar, to musisz mieć rozmiary. A nie wiem, czy wiesz, zaczynając,
mogą cię zabić zwroty i wymiany, bo nie działa, znaczy, bo nie pasuje, bo nie ten kolor i tak dalej. Więc ja z tych rzeczy, które bym wybrał, to bym wybrał ten pierścionek. Dlaczego bym go wybrał? Po pierwsze, tam było dużo wariantów. No, to jest mniej, ale sprzedałbym tylko jeden wariant. Jeszcze zobacz na jedną rzecz, taką najlepszą, która jest tu wymyślona, że to jest jeden rozmiar. Nie wiem, czy to widzisz, bo to jest taki rozsuwany. No oczywiście, to jest taki troszeczkę przemalowany przykład, przerysowany, natomiast produkty takie one size, one type są według mnie najlepsze na początek. Jeżeli później masz jakieś doświadczenie, to możesz sobie kombinować w rozmiarach i tak dalej, albo przynajmniej dobrze to pomierz. No i co? I chyba ostatnia rzecz, którą chciałem Ci dodać na koniec, to jest rzecz, którą, gdzie każdy niestety popełnia błędy. Wyobraź sobie, że tutaj ktoś szuka pierścionku i na przykład widzi, o, tu jest, o, darmowe grawerowanie. Grawerowanie czy produkty na zamówienie mają jedną bardzo fajną zaletę, ale o tym kiedy indziej porozmawiamy. No załóżmy, że tutaj jest jakiś pierścionek. Widać, że on się chyba kręci, taka jest jego zaleta. Wow, bardzo fajny produkt, jak działa. Nie dość, że możesz chodzić, to możesz sobie kręcić nim, ale widzisz, że są rozmiary. I teraz zobacz na jedną rzecz. Ty sobie postanawiasz, dobra, ten produkt jest fajny, widzisz, że ci się sprzedało tam pierwszego dnia, nie wiem, jedna czy dwie sztuki i teraz robisz coś takiego, że zaimportowałeś setki tego produktu, związałeś się z nim, zleciłeś zrobienie filmu reklamowego do tego pierścionku i tak dalej. I nagle czujesz, że drugiego, trzeciego dnia spada ci sprzedaż, a ty już zamówiłeś te towary. I to jest też jeden bardzo poważny produkt w znajdowaniu niszy, że ty nie testujesz, tylko przywiązujesz się do jednego przedmiotu. Więc moja rada jest taka, że żebyś nie podchodził emocjonalnie do żadnego produktu, że to ci się podoba, że to rozwiązuje twój problem i tak dalej, tylko żebyś zrobił coś takiego, po pierwsze, testował. Czyli zobacz, na przykład ten pierścionek może być na przykład lepszy od tego albo od tego. Żebyś zobaczył sobie, jaka jest po prostu różnica pomiędzy tymi osobami, pomiędzy tymi przedmiotami. Jaka jest klikalność, ile osób kupuje, jakie osoby mają pytania, jaki jest koszt dodania do koszyka i tak dalej. Czyli najważniejsza rzecz, jak nawet znajdziesz, bazując na tych wszystkich punktach, które Ci powiedziałem, idealny produkt, to pamiętaj, testuj. Zawsze możesz znaleźć ten produkt lepszy. Czyli podsumowując mój dzisiejszy wywód. Przede wszystkim nie wybieraj popularnych produktów, nie wybieraj markowych produktów, nie działaj w branży, na której się totalnie nie znasz, staraj się unikać wariantów, rozmiarów i tak dalej. No i piąty, pamiętaj, żeby testować, dlatego że w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym XXI wieku testowanie to jest klucz na sklep z sukcesem.